Witam was, nocni gracze, z tej strony K-Wolf, a to jest Północne Granie i kolejny, trzeci już vlog, tym razem wyjątkowo w niedzielę. Dzisiaj za tło posłuży mi flashowa gra typu Tower Defense, umiejscowiona w uniwersum StarCraft. Link do gry oczywiście będzie w opisie, gdybyście chcieli sami w nią pograć. Zacznijmy od tego, na co część z was niecierpliwie czeka, a więc ogłoszenie wyników konkursu. Przypominam, że do wygrania była gra Elemental na Steamie. Otrzymałem jedynie 2 zgłoszenia na konkurs, co trochę mnie zaskoczyło. Nie wiem, dlaczego było tak małe zainteresowanie. Być może gra nie przypadła wam do gustu. W każdym razie otrzymałem 2 zgłoszenia. Jedno od PPB4, które opisywało wspomnienie związane z grą Thomas Was Alone, oraz ciekawy przekaz tej gry i jak poruszyła ona drogiego Pepeba. Cytuję: wraz z przyjaciółmi można osiągnąć wszystko, bez względu na to, jakie przeciwności losu nas spotykają. Bardzo wzruszające i piękny przykład na to, że prosta graficznie gra może poruszyć dokładnie tak samo jak gry z typu AAA, więc wielkie studia, take that. Drugie zgłoszenie od panspiritus.pl dotyczyło gry Slender oraz tego, jak uniemożliwiła ona mojemu drogiemu widzowi spokojny sen w nocy. Również grałem w tą grę, więc dokładnie znam ten ból. Jedynie 2 zgłoszenia ciężko nazwać udanym konkursem, więc postanowiłem zrobić jedyną słuszną rzecz. Obydwaj wygraliście. Tak jest, wygrywają obydwa zgłoszenia. Gratuluję, a nagrody otrzymacie już niedługo. Proszę sprawdźcie swoje skrzynki pocztowe, na które wysłałem e-mail ze szczegółami odbioru nagrody, żeby nie było żadnych problemów, ponieważ będę wysyłał wam je jako gifty poprzez Steama. Myślę, że przeprowadzę jeszcze w przyszłości jakiś konkurs, ale chciałbym usłyszeć wasze opinie na temat ich formy, ponieważ no, jedynie 2 zgłoszenia, a na tyle wyświetleń, ile miałem, to jest bardzo zastanawiające. Ale nic, kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to moje wrażenia z poznańskiej edycji Pogradajmy, która była równocześnie edycją pierwszą. I mimo pewnych problemów natury technicznej, które nie były w żaden sposób spowodowane przez prowadzących, no bo zaskoczeniem była ilość osób oraz to, że wiadomo, jak ludzie się spotykają ze sobą, to nie zawsze potrafią zachować się cicho, a że klub, czy raczej pub, w którym odbywało się spotkanie, miało pewne echo i pogłos, czasami ciężko było kogokolwiek usłyszeć, ale następna edycja już będzie lepsza, ponieważ nasi przyjaciele z poznańskiej gildii graczy, którzy prowadzili te spotkanie, zaopatrzą się już w mikrofon na następną edycję. Więc całe wydarzenie, pomimo tego jednego drobnego problemu, było naprawdę świetne. Miałem przyjemność poznać wiele ciekawych osób, których w tym momencie serdecznie pozdrawiam, oraz wszystkich tych, którzy byli zainteresowani moim kanałem, no i to mną ogółem. Bardzo miło będę wspominał te pierwsze Pogradajmy i już teraz mogę wam powiedzieć, że na pewno pojawię się na kolejnym. Dla wszystkich zainteresowanych w opisie tego vloga zostawiam link do relacji z tego wydarzenia. Jest tam również galeria, więc na pewno znajdziecie tam coś ciekawego. Dodatkowo pragnę pozdrowić wszystkich widzów, którzy dołączyli do mojego kanału w przeciągu ostatniego miesiąca czy dwóch. Jest mi szalenie miło i mam nadzieję, że znajdziecie coś na moim kanale, co dostarczy wam trochę rozrywki i oderwania od tego szarego życia. Dziękuję wam za zainteresowanie, dziękuję wam za wsparcie. No i mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia w następnym odcinku.